Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj Wam chciałem zrobić porównanie, co jest lepsze kupić, czy dyfuzor, to jest to, czy reaktor, to jest to, jeżeli chodzi o żywotność tego sprzętu. Bo okazuje się, że już lata dwutlenku węgla używam i wcześniej kupowałem dyfuzory, ale te dyfuzory co parę tygodni, co parę miesięcy góra musiałem wymieniać, bo tak jak widzicie tutaj na górze, nie wiem czy będzie widać na filmie, robi się sidol. To wszystko po prostu kamyk zarośnie takimi glonami czy jakimiś, no można powiedzieć glonami. No i zamiast puszczać drobne bąbelki, albo nie leci nic, albo bokami lecą grube bąble. No i okazuje się, że po prostu pomimo tego, że nie jest to bardzo drogie, bo kosztuje około 30-40 zł, ale na dłuższą metę się to nie opłaci takiego dyfuzora kupować, bo okazuje się, że reaktor, jeden kawałek kosztuje około 40-50 zł. Ja tu mam 5 kawałków, żeby dobrze rozpuszczało dwutlenek. I okazuje się, że reaktor jest na lata, no bo można go rozebrać na kawałki, szczoteczką wyczyścić i po prostu funkcjonuje mi już dobrych parę lat. Natomiast dyfuzorów wymieniłem już całą masę, dlatego osobiście dyfuzorów nie polecam, bo tak jak mówię, po prostu no jest to mały wydatek, ale co chwilę. Natomiast reaktor jest wydatkiem takim, można powiedzieć, jednorazowym na lata. Jeżeli film Wam się spodobał, proszę o subskrypcję i zapraszam do mojego kanału związanego z akwarystyką, elektroniką, majsterkowaniem. Dziękuję, na razie.